Witam, pozdrawiam serdecznie, cześć, Zdzisławem, Kluski z Zosołem. Gotujemy kawę w takim kubeczku, jak wspominałem, leśny towarzysz mi doradził. Więc ona jest w tym kubku akurat nie z zewki, kawa smakuje mi zdecydowanie lepiej niż w kubku z motywem chylenia i niedźwiedzia typu Helikon Tex. Zobaczymy, jak ta woda dochodzi. No, już cieplutka się robi, jest stawienie trochę wcześniej. Ale ogólnie no, herbaty też zabieram do lasu, nie ukrywam, no ale no, zawsze jakiś taki odmiana herbata, kawa. Wiadomo, że kawa jest dobra na pobudzenie. Szczególnie jeżeli idziemy długą wędzówką, na przykład w lasach żywnościowych jest na przykład cukierek, chyba tofik, tak, z tego co pamiętam, bo dawno racji nie jadłem naszego Wojska Polskiego. I on też zawiera w jakiś sposób kofeinę. Także warto mieć to na uwadze. Tak jak Niemcy stosowali w czekoladzie pervitin, czyli jakby amfetaminę dla pilotów Luftwaffe, nie, to jest błędne mówienie, że każdy pilot na froncie, na frontach był w III Rzeszy był pod wpływem narkotyków. To jest błędny mit, który jest do dzisiaj powielany. Wiele osób mi to mówi. Ja na to już patrzę z przymrużeniem oka. Pamiętajcie, nigdy nie ufaj kobiecie. Dasz rękę, utnie, dasz palec, utnie całą rękę. No, także baby to wiedźmy, szczególnie te leśne. I pozdrawiam serdecznie. No i chciałbym dodać na zakończenie, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądalność. Jest to dla mnie w pewien sposób motywacja. Kluski są śląskie, sobie zaraz zjem. A w tym czasie przejdziemy do wątku historycznego. Także dziękuję ślicznie Państwu. Wytestujemy jeszcze śpiwór. Także pozdrawiam serdecznie, dasz burzy. No tak się okolica prezentuje, no przepięknie, przepięknie. Można się zakochać, także pozdrawiam, dasz burzy.